Ba! Hej, pomnij. Zgadnij co? Nie. Dokładnie. Nasz pilot The Amazing Digital Circus osiągnął nasz cel jednego wyświetlenia. Będzie teraz upgrade'owany na epizod pierwszy pełnej serii niesamowitego cyfrowego cyrku. Czy to tak normalnie działa? Cisza, mam ci tyle do pokazania. Twoja maluteńka płacząca buźka odrobinkę wybuchła na internecie. Na czymś, o czym kanonicznie nie mam pojęcia. Sama spójrz. Na co ja k***a patrzę? Na konsekwencje naszych akcji. I od tego momentu będzie tylko gorzej. Mimo to mam coś innego do pokazania. Jestem tu, aby pokazać wszystkie fajne przygody, na które ty i twoi ziomkowie będziecie podróżować. Jak te królestwo z cukierkowego kanionu, Kinger z shotgunem. I nie zapomnijmy o najniższej krajowej robocie. Co powiesz na... Chwila. To nie jest skończone, nie patrz! Hej, Kane, mam zamiar cię zabić. Co? Czemu? Tam wszystkie skrypty i założyłam, że nie mam ani jednej linii dialogowej, po prostu księżyc ma dwie. Zgaduję, że moglibyśmy ci dać parę linii. Okej, nieważne, jeszcze nie chcę zabić. Mówiąc o dialogu, będzie wiele nowych dialogów od naszych wielu nowych bohaterów. Z tyloma nowymi postaciami, wyobraź sobie te całe brutalne wojny żeglowe, z którymi nie będziemy mogli w stanie cokolwiek zrobić! Czy to jest płacza pomoc? Rozumiem. Odkleiłem się na chwilę. Co się stało? Ja... Jak możemy wesprzeć produkcję tego świetnego serialu? Dobre pytanie, pomnij. Wszystkie sprzedane przedmioty pomogą dostarczyć fundusze na produkcję tego serialu oraz pozwolą nam na więcej i na szaleńsze rzeczy. Wowi! Zostałbym przypinką, aby pomóc fundacji kolejnych przygód. Na przykład ta przypinka. I ta przypinka. I nie można zapomnieć o moim pluszaku. Także dostępne są koszulki i pakiet naklejek z cyfrowego cyrku. Plus limitowana płyta winylowa zawierająca wszystkie piosenki z pilota cyfrowego cyrku. I nie wspomniałem jeszcze o tych fajnych plastikowych figurkach, z którymi pełni odpowiedzialni ludzie mogą być normalni i odpowiedzialni. Te produkty są dostępne tylko na digitalcircus.store. Jakakolwiek inna strona jest tanią podróbką. I nie pomoże w produkcji odcinków, nieważne jak wyglądają. Oryginały są na digitalcircus.store. I to chyba wszystko. Cześć.